Siemka, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w SAS Security Tomorrow. Niestety dalej nie pamiętam, jaka była nazwa... no to się zmieni, poziomu. Bo naprawdę śpieszę się. Muszę nagrać całą serię już. To już trzeci filmik z kolei. A to jest 8 poziomów, więc... Więc... No się szlak. Tu już ten pistolet jest lepszy od tego AK-a, względem siły. Tylko strasznie długo przeładuję. Oh shit. Kolejny AK. Dobra. Ja bym tak długo nie mógł zjeżdżać. Zaraz. Nie. Nie uwierzę. Przebaczcie się idealnie. Misiu znajomników. Ten poziom, drugi poziom. To jest wyryte znajomników jak szlak. Nie dziwiłbym się, jak dalej będzie to samo. No dobra, tutaj już jest inaczej. Ale to jest... O Boże, naprawdę wyskoczyłem przez okno. Nie, no to jest naprawdę... porażka. Ta gra nie jest taką super porażką, ale jest porażką. Taki jest moje odczucie. No dobra. On tam wbił do nich, ja nie mogę. Jesteś śmiertelny, to sobie może koksić, no tak. No nikogo nie ma. Czego żartujesz? Może się ja muszę pierwszy. Jak ja nie chcę. Aha. Zaraz. Te akcje są naprawdę do dupy. No to jedziemy. O tym jest mowa. Dalej to będzie na broni, ja nie mogę. Cóż za efektowne wyjście, tylko mało skuteczne. Po prostu żal. Dużo się krytyki pojawi.
Dobra. No nie mów mi tego, zaraz. Nie może się nawet wysilać. Dobra. Na razie akcja przebiega perfekcyjnie. Mało na boi w pysele się, niedobrze. Chyba trzeba inaczej. Szybciej. Ile bez nich? Dobra. Aha, dobra. Tutaj. Nic nie widzę. Momencik. Muszę zmodyfikować broń. Room clear. No nie cię szlak. Jak on się żyje, to ja się zabiję. No. No zobaczymy, czy uda nam się złapać za Ryana i Shovala. Chociaż z tego co wiem, to oczywiście nie. Postawiam tym, że na pewno... O, pytę. Na pewno całe w ogóle 8 poziomów będzie polegało na tym, żeby ich złapać. Więc nie licz na takie szybkie, koniec. Miejmy nadzieję, że ona się uda jakimś cudem. Chodź, nie pieprzcie mi to. Stop, you scum! Don't even blink! Drop the piece and let him go. Slowly. Never underestimate the predictability of stupidity. Hello, Harris. Long time no see. Stop. There will be no more killing. At least, not today. We knew you were going to disrupt our operation, but we never expected you to be so efficient. You have my most sincere congratulations, gentlemen. I must insist on you lowering your weapons and releasing my friend Zarian. You will do it because I allowed myself to secure our return.
find you, Zarian. I know you, Harris. So I will watch my words. Fuck off. Be happy I didn't shoot you like a dog. Goodbye. One gentleman was kind enough to surrender. Perhaps he'll have something to tell us. He surrendered? What about the rest? The rest refused. They're being carried out as we speak. Captain, the railway station action turned out to be a complete disaster. We have 2 KIA and a few wounded. Cheval and Zarian were not on site. Where is Zarian and Cheval? What are they planning? I don't know what you're talking about. I was paid to... Where is Zarian and Cheval? What are they planning? I'm telling you, I don't know a thing. Where is Zarian and Cheval? I don't... For real, I don't know. They made me do it. Jesus, they'll kill me. Listen up, scum. They won't kill you. You're already dead. The medical examiner is conducting an autopsy on your bullet-torn corpse in Royal London Hospital right now. Your mother, living in Belfast, 93 Willow Street, will receive the report shortly. That's where she lives, isn't it? So don't you worry about them, old chap. They're far and I'm here. Very, very close. And this is your biggest sodding problem at the moment! He told us everything. He gave us more than he knew. Do you guys subscribe? Comment, subscribe.